Tomasz, witam Państwa. Zaczynamy od władzy, która widząc swe spadające notowania zapomniała przynajmniej na moment o premiach, nagrodach, stanowiskach, awansach personalnych, rozgrywkach i tak dalej i postanowiła sobie przypomnieć, że działa dla ludzi. Prezydent Duda wykazał nawet empatię, spotykając się z protestującymi matkami niepełnosprawnych dzieci. Przy okazji matki przypomniały mu czasy, gdy był w stanie wszystkim wszystko obiecać. To wstyd dla polskiego państwa, że państwo polskie nie tylko, że o takie rodziny nie dba, ale wręcz je oszukuje. To nie jest koniec. Musimy jeszcze się wstrzymać. Ja pamiętam, co ja mówię. Dobrze. Nie będę wahał użyć się mocnego słowa. Ci, którzy wychowują, ci, którzy opiekują się, poświęcając często swoje życie, nie tylko zawodowe, swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, to bohaterowie w każdym społeczeństwie. I państwo polskie też ich tak powinno postrzegać. Widzieli Państwo, łatwiej mówić niż słuchać samego siebie czasem. O społeczeństwie i jego potrzebach niespodziewanie przypomniały sobie także PiS i rząd. Wystarczyło, by spadły notowania PiS-u i rządu i nagle otworzył się worek, z którego wysypała się cała masa obietnic. Aż strach pomyśleć, co się będzie działo, gdy zbliżą się wybory albo gdy notowania PiS-u spadną jeszcze bardziej. PiS obieca nam wtedy absolutnie wszystko. Nie tylko jak teraz, wydając nasze pieniądze, ale zapożyczając się kosztem przyszłych pokoleń. Ale już jest nieźle. Niższy ZUS 300 zł jako wyprawka przed każdym rokiem szkolnym. Dla wszystkich małych i średnich firm obniżamy podatek CIT z 15 do 9%. Mała firma, mały ZUS. 1,5 miliarda złotych, czyli kwotę do tej pory nigdy nie przeznaczaną na drogi gminne, drogi powiatowe. Propozycji dla mam jest dużo więcej. Nazwijmy je sobie dzisiaj Mama Plus, to zabezpieczenie minimalnej emerytury dla mamy, która wychowała przynajmniej czworo dzieci. Jeżeli nie pracowała, to w momencie, kiedy osiągnie wiek emerytalny, otrzyma najniższą emeryturę. Premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka. Mama Plus, albo jak wczoraj i przedwczoraj Szydło Minus, albo Spływ Plus. O co w tych wszystkich propozycjach idzie? O ludzi, o ich potrzeby? Chyba niezupełnie, biorąc pod uwagę totalny brak empatii zaprezentowany w ostatnich dniach przez przedstawicieli rządu w sprawie niepełnosprawnych rodziców. Klinicznym przykładem tego była premier do spraw, uwaga, społecznych. Szydło? Na spływie Dunajcem, gdy dzieci i ich rodzice koczują w Sejmie. Ale oczywiście PiS absolutnie szanuje zwykłych ludzi. No, absolutnie. Polacy powinni o tym wiedzieć. Powinni wiedzieć, że my ciągle myślimy, ciągle o nich pamiętamy. Jezu, gdyby tak na moment przestali, o ile byłoby piękniej. Oczywiście 500 milionów dla Czartoryskich, 100 milionów dla Rydzyka, 1,5 miliona rocznie na ochronę Kaczyńskiego, premie dla ministrów, stanowiska dla armii pisowców i ich pociotków i znajomych. Wszystko dlatego, że PiS myśli o zwykłych ludziach. Eksperci opozycji i eksperci całkowicie niezależni do propozycji PiS-u podchodzą z wielkim dystansem, ale pytanie brzmi, co wolą wyborcy? Gotówkę do ręki czy dystans ekspertów do obietnic? No nie można rozmontowywać systemu emerytalnego pod hasłami niższego ZUS-u. Większość przedsiębiorców zostanie dotknięta ZUS-em wyższym. Nie będziemy się ścigać z Prawem i Sprawiedliwością na populizm. Nawet sposób wydania tych pieniędzy, no widać wyraźnie, że jest absolutnie nakierowany na przede wszystkim to, żeby był jak największy efekt polityczny. Że z powodów politycznych znowuż lepiej zdać ludziom 300 zł w gotówce niż przypadkiem jakieś darmowe podręczniki, bo kogo obchodzi to, czy podręcznik jest darmowy? Zadłużanie przyszłych pokoleń jest nie najlepszym rozwiązaniem. Nie wszyscy się z tym zgadzają. Mój pierwszy gość, dr Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Witam serdecznie. Panie doktorze, ucieszył się pan chyba? No, tymi 5 propozycjami. Tak, Morawieckim plus. Bardzo się zmartwiłem, a jeszcze dodatkowo bardzo się zmartwiłem tymi propozycjami. Jakby nie tylko ich kwestią merytoryczną, ale tym, że premier Morawiecki stał się nie tylko 100% politykiem, w ogóle nie koncentruje się na gospodarce, ale takim ad hoc gasicielem pożaru. Proszę pamiętać, wszedł do polityki z sektora bankowego i od razu sformułował hasło plan odpowiedzialnego rozwoju, będziemy generowali polskie krajowe oszczędności, polskie, sformułowane z polskiego kapitału inwestycje. Były tam szacunki, czy to będzie 1 bln, czy 1 300 000. To było 2,5 roku temu. Gdzie te oszczędności?
gdzie te inwestycje? Cały czas słyszymy o rozdawaniu pieniędzy i to nie w jakimś wspólnym, zintegrowanym planem polityki społecznej. Na początku niektórzy mówili, że Morawiecki jest za bardzo człowiekiem od gospodarki, a teraz uważa, pan rozumiem twierdzi, że jest za mało człowiekiem ale od gospodarki. Ale w ogóle się tym jakby nie zajmuje, tylko formułuje i chwali się programami społecznymi, które zresztą są takie formułowane ad hoc. One nie są spójne. Ja chcę przypomnieć, czyli święty Mikołaj Morawiecki. Tak jest. Raptem półtora roku temu była sprawa wstrzymania dotowania in vitro, była sprawa dokręcenia śruby aborcyjnej. Wtedy powstał ten słynny zasiłek 4000, który każdy krytykował, jałmużna za urodzenie dziecka niepełnosprawnego, a później się państwo tym nie interesuje. I pani premier Szydło wychodziła z ministrami i powiedziała, to jest tylko pierwszy krok, te 4000 sformułujemy duży program socjalny dla tych wsparcia medycznego, socjalnego dla tych dzieci, które są chore, nienarodzone i tak dalej. Ich opieka jest przecież o wiele bardziej wymagająca i kosztowna. I co? I nagle ad hoc, ponieważ spadły sondaże PiS-owi, wychodzi premier i mówi jakieś tam dodatkowe fragmenty, a w tym samym prawie że czasie rodzice niepełnosprawnych, chorych osób mówią, że nie tylko, że nie mają od kilkunastu lat poprawionego wsparcia, ale proszę popatrzeć, odnieść się do tych obietnic przy tych 4000 zarodzenie tego typu dzieci. To dojdziemy jeszcze za sekundę, tylko proszę powiedzieć z tej piątki Morawieckiego, czy pana zdaniem jest tam cokolwiek, co zasługuje na uwagę? Tak w szczegółach? To jest tak, na uwagę ewentualnie za przywrócenie jakby relacjonowania składki ZUS-owskiej do wysokości dochodów, rzeczywiście obciążenie ZUS-em najmniej zarabiających, tych, którzy prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą, jest za duże. Ale tym się zajmowała już Rada Gospodarcza. Ale czy to nie jest tak, że jak teraz będzie kroczący, ale to ja jako tak zwany przedsiębiorca będę na uszach stawał, żeby państwu pokazać, że mam małą firmę i zamiast mieć coraz większą. Ale oczywiście, będzie wypychanie do. Czyli to nie będzie prorozwojowe, tylko de facto mało proszwindlowe. Tego, jak będzie pan miał coraz lepsze obroty, coraz lepszą działalność gospodarczą, to w perspektywie by pan przeszedł do tych wyższych czyli skokowo pogorszy się panu, wzrośnie obciążenie podatkowe. To samo przy mniejszej składce CIT. No to jest troszkę petryfikowanie tych małych, najmniejszych firm o najmniejszym dochodzie w tym stanie, w jakim one są. Czyli z tego, zniechęcanie do rozwoju. Z tego, co pan doktor albo wypychanie mówi, do szarej strefy. Z tego, co pan doktor mówi, wynika, że z jednej strony nie mamy myślenia o gospodarce, ale z drugiej strony mamy czynienie gospodarki zakładnikiem w 100% naszej polityki. Dokładnie tak. Co musi się skończyć dramatem. Musi się, szczególnie jeżeli chodzi o finanse publiczne. Ponad wszelką wątpliwość. Pamiętajmy, że jeżeli nam rośnie tempo wzrostu gospodarczego ze względu na troszkę nieprzewidywalnie bardzo dobrą koniunkturę na świecie. Która nawiasem mówiąc pana zdaniem, jak długo potrwa? Bo ostatnio się mówi, że... A no właśnie, ostatnie wskaźniki to wyprzedzające... To chyba Gates powiedział, że drugi kryzys jest za zakrętem. Ale wskaźniki wyprzedzające koniunktury z ostatniego tygodnia, które przyszły do nas z Niemiec, już zaczynają być niepokojące. To są dopiero pierwsze objawy. Wskaźniki aktywności, skłonności do inwestowania, zamówień eksportowych gospodarki niemieckiej, z którą jesteśmy najbardziej powiązani. Różne są przewidzenia, że następne spowolnienie będzie w latach 2019-2020 albo 2018-2019, tak czy inaczej w ciągu najbliższych dwóch lat ono nastąpi. A wtedy mamy nie tylko spadek wpływów podatkowych, w tym z VAT-u. Pan Morawiecki to się tylko modli, żeby to było po październiku 2019. A no więc właśnie o to chodzi. No i co wtedy będzie? Wtedy będziemy wycofywali te ad hoc. Wtedy się już nie będziemy przejmować, bo przecież wygraliśmy następne wybory, prawda? No tak. I cztery lata możemy znowu, że tak powiem, wciskać społeczeństwu. No już coraz trudniej. Coraz trudniej będzie z wydawaniem pieniędzy. A proszę powiedzieć, proszę, żeby pan przypomniał, przed chwilą pan rzucał tę sumę, ile to miało być? Bilion ile? Łącznie na inwestycje, aha, przecież to był sztandarowy program pana Morawieckiego. Właśnie, bilion ile? Bilion 300 miliardów złotych. No w tym się pewnie miały mieścić takie inwestycje jak Centralny Port Komunikacyjny itd. Ale proszę mi wymienić te oddawane kilometry czy dziesiątki kilometrów autostrad. Nie ma nic. No właśnie. No więc gdzie jest ten bilion 300 zapowiedziany przez premiera Morawieckiego? Na mało tego, to jeszcze nie, ale to piątek... musi pan doktor mi powiedzieć jedną rzecz. Czy facet nie ma pojęcia o gospodarce, czy jest oszustem? Bo ja trzeciego wariantu nie myślę, że on nie ma pojęcia o gospodarce, a jednocześnie on się pewnie nie uważa za oszusta, bo on reaguje ad hoc na konkretne problemy. No jego występ... Czy on jest strażakiem? Ostatnio, który powiedział, że
będziemy przygotowywali wsparcie finansowe dla tych dorosłych powyżej 18 roku osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ale wprowadzimy ad hoc podatek solidarnościowy. No właśnie, co pan sądzi? I w tym kontekście powołuje się daninę solidarnościową. W tym kontekście się na solidarność międzypokoleniową. Panu premierowi się wszystko pomieszało. Niech on się najpierw popyta ekspertów z danej dziedziny, żeby stosował tak perpetrator, słynne powiedzenie w języku angielskim. No, tak. No to dokładnie to Jewish samo. Tak jest. Solidarność międzypokoleniowa. Solidarność międzypokoleniowa to jest solidarność między pokoleniem pracującym, a tym... A nie pracującym. Tak jest. Dotyczy systemu emerytalnego. Oczywiście system emerytalny. A tu to jest solidarność społeczna. System repartycyjny. Repartycyjny. Nie mogę się słowa nauczyć. A tu jest solidarność społeczna. Biedniejsi, bogaci z biedniejszymi, ze wsi, z miasta. Mieszka się premiera. To jest ciekawy koncept o tej daninie. I że tak powiem, i z punktu widzenia gospodarczego, i społeczno-emocjonalnego. Panie redaktorze, przecież jest oczywiste, że w polskim systemie podatkowym od pierwszego dnia, jak on został skonstruowany, podatek od dochodów indywidualnych, mamy właśnie system solidarnościowy. Osoby więcej zarabiające płacą coraz więcej, nie tylko proporcjonalnie do swojego dochodu więcej, ale nadproporcjonalnie ze względu na progresję. Nie, teraz będzie, gdybyśmy chcieli jeszcze bardziej, to byśmy jeszcze przykręcili śrubę z podatkiem, z progresją. Na przykład wprowadzili kolejny próg. A myśli pan, że a tutaj słyszymy jakiś ad hoc dodatkowy. Niech bogaci płacą. Ale właśnie na tym chociaż polega... Chociaż ciekawa historia, że rodzice tych niepełnosprawnych dzieci wyczuli... że tu coś nie bardzo... Właśnie, że oni są szczuci. To jest szczucie. Przecież tak naprawdę każdy z członek pokolenia, każdy obywatel powie, że najbardziej, jeżeli mamy mówić o wydatkach publicznych w polityce społecznej, to właśnie takie sytuacje powinny nas zabezpieczać, nas państwo, przed takimi sytuacjami i na takie najchętniej płacimy swoje podatki. Nie trzeba ad hoc wprowadzać jakiegoś podatku, na przykład jak opłaty środowiskowej, po to, żeby była wykorzystywana na ochronę środowiska. No przecież nie możemy powiedzieć, że ochrona tych najbardziej poszkodowanych przez los nie jest zadaniem ogólnospołecznym. Wprowadzanie i ogłaszanie ad hoc podatku na 800 milionów wydatków, przy czym jak premier powiedział, na cele społeczne wydali ostatnio 50 miliardów, jest niczym innym jak próba takiego podzielenia społeczeństwa. Ty jesteś bogaty, to twoją odpowiedzialnością jest na tych płacić. A jak nie będzie pieniędzy, to jest wasza wina, a nie nasza, bo oni nie płacą. A za tydzień przyjdzie następna grupa i będzie następna danina solidarnościowa. Tak jest, nie wiem. Bankowcy będą płacili na podwyżki dla nauczycieli. No na Boga. Przecież to jest dzielenie społeczeństwa i szczucie jednych grup społecznych na drugie. A proszę mi wytłumaczyć taką rzecz. Ja, prosty telewidz, w zeszłą sobotę, dni temu 9, oglądam relacje z konwencji PiSu i słyszę, proszę bardzo, raz, dwa, piątka Morawieckiego, 4 miliardy, 5 miliardów jest kasa. 6 dni później, widzę tego samego biednego człowieka, wystraszonego, skurczonego, i on tak siedzi i mówi, no tak, i on liczy te pieniądze i nagle jest księgowym, który nie ma tych pieniędzy. Znaczy, tu lecą miliardy, tu nie ma milionów. O co chodzi? Dlatego właśnie, nie wiem o co chodzi, dlatego mówię, to nie ma żadnym, jeszcze to mało tego, to jest w dziedzinie polityki społecznej, która miała teraz troszeczkę odejść na drugi plan, bo mieliśmy się zająć wzrostem gospodarczym i polityką gospodarczą, dlatego była wymiana premierów. Dlatego pani premier Szydła zostało, że miała być od tej części społecznej. Pomieszanie z poplątaniem kompetencji. Została wicepremierem do spraw flisaków w weekend. Flisaków, tak jest, bez kapoku. Więc właśnie na tym polega pomieszanie z poplątaniem, że już nie wiemy teraz, jaka jest rola, po co była ta wymiana, na co nas stać, a na co nas nie stać, na najbardziej potrzebne cele, których jest najmniej 800 milionów, a samoloty dla VIP-ów bez przetargów 2,5 miliarda, żebyśmy znali proporcje. A jeszcze, jeszcze 2 miliardy na strzelnice być może. No właśnie, no wydajemy tyle na obronę terytorialną. Z tego, co pan mówi, panie doktorze, wynikałoby, że my nie mamy premiera od gospodarki i nie mamy wicepremiera od spraw społecznych. Tak jest. Na to, za to głównie koncentruje się ostatnio premier na polityce historycznej. O tym bardzo często mówi. Więc... Ucieka w strefie komfortu, jako strefę komfortu. Dlatego jako mówię, historyk, że to nie jest powiązane, jakby on zapomniał o tym, że przedstawił jakiś plan gospodarczy, który też nazywany jest planem Morawieckiego od jego nazwiska. Czy on to tam... kogo do jasnej cholery Tusk brał na swoich doradców? No, to już trzeba pana premiera Tuska spytać. Kropka. Dzisiaj go pytają o coś innego. Bardzo dziękuję, doktor Bogusław Grabowski. Dziękuję serdecznie. Ostatnie sondaże są łaskawe dla opozycji. PiS traci, opozycja zyskuje. Zyskuje jednak zdecydowanie za mało, by już teraz poważnie myśleć o przejęciu władzy. Tym bardziej, że nawet wśród zwolenników opozycji jest cała masa wątpliwości, czy jest ona w stanie ożywić nadzieję milionów ludzi na lepszą Polskę i uruchomić społeczną falę, która odsunie PiS od władzy. Krótko mówiąc, jest lepiej niż było, ale między lepiej a dobrze jest ogromna różnica.
To musi być dla nas rok wyborczego zwycięstwa. Gorąco w to wierzę, że razem to osiągniemy. My Nowoczesna, teraz Nowoczesna z Platformą, chcemy budować Polskę patrzącą do przodu, a nie odwracającą się ciągle do historii. I mój kolejny gość, pani poseł Joanna Mucha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Miło panią witać, widzieć zawsze Zajemnie. Miło, a tym bardziej w poniedziałek, kiedy zwykle pani jest na dyżurze w Lublinie. To prawda, ale dzisiejszy dyżur odrobiłam w piątek. Proszę powiedzieć, jak pani ogląda, patrzy na te obrazki z Sejmu, to co pani myśli? Ale o których obrazkach? Ja mówię o obrazkach z Sejmu, czyli no trochę powtórka z tego, co było, bo kiedyś premier tam musiał się tłumaczyć, teraz pan Morawiecki, pani Rafalska, czy rodzice niepełnosprawnych, niepełnosprawni. Jak to pani patrzy, to jak pani patrzy okiem kogoś, kto się trochę zajmował sprawami społecznymi, zajmuje, ale też trochę ktoś, kto nie martwi się, jak widzi kłopoty rządzących. A wie pan co, a ja w ogóle nie chcę rozmawiać w tym momencie o kłopotach rządzących. Dobra, w tym kontekście, dlatego że, znaczy, bo problem jest naprawdę mega poważny. Ja akurat z osobami niepełnosprawnymi, z dziećmi niepełnosprawnymi, z rodzicami dzieci niepełnosprawnych mam bardzo dużo kontaktu i mam swoje zasługi w tej sprawie, nie chcę tu się chwalić, ale mam. Niech się pani pochwali. A na przykład ośrodek rewalidacyjny, który powstał w Łęcznej dzięki mojej inicjatywie i który działa i który bardzo dobrze funkcjonuje i prawdopodobnie jeszcze jeden, który też powstał dzięki mojej inicjatywie, ale ze względów politycznych się do tego nie przyznają. Problem jest potężny. Znaczy, ja cały czas nie jestem w stanie zrozumieć tego, że państwo polskie po tak długim czasie cały czas nie dostrzega, moim zdaniem, około 20% Polaków. Bo to nie są tylko ci ludzie, w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, ale to też są osoby inne. Osoby, które są gdzieś na granicy zupełnie ubóstwa. Ja to rozumiem. A ja tego nie rozumiem. Ja to rozumiem. Spróbuję wytłumaczyć. No to proszę. Wydaje mi się, że jest to, powiedział, genetyczno-organiczny brak empatii. Ponieważ mówimy teraz, jeśli chodzi o tę władzę, mówimy o władzy, która jeszcze parę miesięcy temu, gdy debatowany był projekt zmian w prawie wyborczym, chciała niepełnosprawnych pozbawić wszystkich ułatwień w głosowaniu. Więc po prostu być może lepiej nie widzieć tych ludzi. To ma się, jak pani mówi, 20% problemów. Czy pan, jest szerzej, bo to jest też władza, która spowodowała, że dzieci niepełnosprawne mają znacznie większe problemy z tym, żeby uczyć się w szkole. Wysyła się je do szkolenia takiego domowego. Niech sobie w takich gettach pobędą też. Tak. Rzeczywiście, patrząc na to w ten sposób, to jest duży problem. Ale naprawdę musimy na to patrzeć szerzej. Musimy zacząć widzieć ludzi, których nie widzimy, tak? Jeśli do mnie przychodzą ludzie i mówią tak, normalnie funkcjonująca rodzina, mama, tata, troje dzieci, matka dostaje udaru, nie ma miejsca w Polsce, które będzie się nią zajmowało w takiej dziennej, normalnej opiece. Znaczy, są te miejsca, ale ich jest tak mało, że dostać się do takiego miejsca jest niemożliwością. Więc ojciec rezygnuje z pracy. Mhm. Jak mają żyć? Tym bardziej, że coś o tym wie akurat ja wiem, jak wygląda życie ludzi po udarze bardzo często, jak wygląda rehabilitacja, nawet w tych przypadkach, które wcale nie są najbardziej dramatyczne i najbardziej drastyczne. Te takie, powiedzmy, ale ja właśnie powiedziałam o takim zupełnie normalnym przypadku. Normalnym w sensie takim, czyli że takich katastrofa, przypadków... A tak, państwa abdykuje. Takich przypadków są tysiące, a państwa nie ma. Nie ma państwa przez cały czas transformacji dla tych ludzi. I to nie jest tylko PiS, to są wszystkie rządy, które rządziły. A jak pani to tłumaczy? No na pewno i problemami finansowymi, i na pewno takim nastawieniem państwa, że jakby mówiącym o tym, że Polak sobie musi sam dać radę. To jest to transformacyjne przekonanie, że obywatel polski musi sobie dać radę sam. Nie sądzi pani, że to już jakoś tam wyparowało? Nie do końca. Nie do końca. Ja mam wrażenie, że dzisiaj obracamy się w dwóch takich sprzecznych narracjach. Pierwsza narracja mówi o tym właśnie, że każdy Polak ma sobie sam dać radę z pracą, ze wszystkim, co jego dotyczy, własne mieszkanie i tak dalej. I z drugiej strony ta narracja ze strony lewicowych różnych ruchów, które mówią, nie, trzeba się obywatelem zająć w pełni. Ale PiS nie mówi, że sami sobie dać radę. A ja abstrahuję radę. W tej chwili. Pogłaszczemy was po główkach, jak pani szybko urodzi, ale koniecznie szybko, bardzo szybko. A ja w tej chwili abstrahuję zupełnie od PiS. To będzie premia za szybkie urodzenie? PiS nie jest najważniejszy. Są drugie ruchy, które mówią z drugiej strony, że wszystkim od początku do końca ma się ktoś zająć za obywatela.
a ja uważam, że jest coś po środku. To znaczy państwo powinno być odpowiedzialne za to, żeby stworzyć wszystkim Polakom jak najlepsze warunki normalnego życia, czyli godną pracę, gdzie ktoś nie będzie mnie oszukiwał, gdzie ktoś mnie nie będzie wyzyskiwał, dojazd do tej pracy, usługi administracyjne, urzędnicze różnego typu, służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Bliżej tej lewej strony. Chwileczkę. Ale jest cała grupa ludzi, którym trzeba pomóc. I niektórym z nich trzeba pomóc w ten sposób, że pomożemy im stworzyć miejsce pracy, bo są niepełnosprawni, ale nie chcemy, żeby byli na rencie. Chcemy, żeby zarabiali, chcemy, żeby uczestniczyli w społeczeństwie. Więc musimy im pomóc stworzyć miejsce pracy. Ale jest też taka grupa tak głęboko niepełnosprawnych osób, że trzeba im pomóc we wszystkim, od początku do końca. I jakby my tego nie widzimy. My nie widzimy, że to jest jakby całościowy projekt polegający na tym, że każdemu coś innego jest potrzebne do tego, żeby dobrze tak naprawdę, żyć. Bo to jest ciekawe, ponieważ mieliśmy Platformę odsuniętą od władzy, słusznie, niesłusznie, zostawmy to, zdaniem wyborców w większości najwyraźniej słusznie, za niewykazywanie wystarczającej wrażliwości społecznej, a w każdym razie troski o coś, co ja bym nazwał, opisując trochę to, o czym pani mówi, spójność społeczną, czyli bardziej dbamy o tych, którym się nieźle powodzi, choć wiem, że to momentami może być bardzo krzywdzące. No i teraz epoka numer dwa, która jest pełna frazesów o wrażliwości, zwyczajnych ludziach, ale tych zwyczajnych ludzi najczęściej ignoruje. Nie frazesów. Zakończyliśmy etap transformacji. Frazesów, jeśli nic za tym nie idzie, to wtedy są frazesy. No tak, znaczy pan cały czas wraca do sytuacji bieżącej. No bo bieżącej. Chciałem za chwilę do sytuacji bieżącej przejść. Natomiast ja cały czas mówię o tym, że skończył się pewien etap, transformacja. I myślenie w kategoriach transformacyjnych nie ma już racji bytu. Polacy chcą normalnego państwa, takiego państwa, jakie mają na Zachodzie. I ja wiem, że Polacy są mądrzy i wiedzą, że nie będą w Polsce natychmiast zarabiać tak, jak się zarabia w Wielkiej Brytanii. Ale chcą, żeby to państwo funkcjonowało tak, jak funkcjonuje państwo w Wielkiej Brytanii. I to jest do zrobienia. I to można im zaoferować i to można im dostarczyć. Nie państwo kontroli, które wisi nad nami, prokuratorami, sądami i różnymi innymi rzeczami, tak jak w państwie PiS, tylko państwo oparte na zaufaniu, na wspólnocie. To, co pani mówi, jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy wysyp i naprawdę rozumiem, nie miałbym pretensji do ludzi opozycji, że odczuwają schadenfreude, widząc jak PiS się wywala codziennie, potykając się o własne nogi, ale to zostawmy na marginesie. I czasem myślę, że niektórzy przesadzają, myśląc, a gdzie są te propozycje opozycji, oczekując, nie wiem, sterty 150 ustaw. Ale ja powiem szczerze, że ja nie widzę pomysłu, opozycyjnego pomysłu na, przepraszam, nową, lepszą Polskę. Nie nową, inną, ale nową, lepszą Polskę. Nie ma go. Ja się z tym nie mogę zgodzić. My przedstawiamy w tej chwili pomysły dotyczące wyborów samorządowych i to są pomysły naprawdę odważne. Bo jeśli mówimy o tym, że duża część podatków ma zostać w samorządzie, który jest w tej chwili naprawdę niedofinansowany, jeśli popatrzymy chociażby na subwencję oświatową, to tu są po prostu dramatyczne braki. Każdy samorząd dopłaca do tego nawet połowę tej kwoty, którą ponosi. Więc te pomysły poza jakby tym obszarem przedstawiamy, ale spójrzmy na to jakby trochę z innej strony. PiS, państwo PiS zdjęło z władzy wszystkie mechanizmy kontroli. Nie ma kontroli konstytucyjnej, nie ma kontroli prawnej, nie ma kontroli wymiaru sprawiedliwości, nie ma kontroli mediów publicznych, zostały tylko media prywatne, nie ma kontroli społeczeństwa obywatelskiego, bo jest wycinane, nie ma kontroli ze strony opozycji, organizacji międzynarodowych. Zatem jedynym mechanizmem kontroli w tej chwili pozostaje opozycja. I my naprawdę musimy w bardzo dużej mierze na tym zadaniu się skupiać. Bo jeśli nie my, to nie wyszłyby takie rzeczy jak nagrody i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nasze potężne zadanie, bo wszystkie inne bezpieczniki zostały zdjęte. Chociaż wolałbym, nie wiem, czy w tym momencie nie powinno się powiedzieć my Brejza, a nie my opozycja. Świetne działanie Krzyśka Brejzy, ale powiem też panu tak, że to też działa w ten sposób, że każdy z nas, kto dowie się czegoś nowego w tym temacie, w tej chwili dzwoni do Krzyśka i mówi, to jest jego projekt, więc... Jaki wy macie w partii, a może nie istnieje coś takiego jak ogólny pogląd partii, jaki macie stosunek do Donalda Tuska?
Bo tak... Bardzo pozytywne. Mm-hmm. Kto tak, to tak, a kto nie, to nie. Nie, no ja... Niech pani powie, czy wy w Platformie chcecie, żeby Tusk wrócił do polskiej polityki, czy nie? Ja mogę mówić za siebie i za grupę, która na pewno potwierdziłaby moje słowa, że tak, bardzo chcę. W jakiej roli? Tu właśnie jest pytanie o rolę i pytanie nawet o to, jak w jakiej roli... Jak między sobą rozmawiacie, to na przykład pani mówi, jak pani to widzi? Wie pan, ja marzę o tym, żeby za jakiś czas, nie wiem, czy w tych wyborach, czy w kolejnych, ale to pokolenie dzisiaj 40-30-latków, czyli jeszcze młodsze ode mnie, żeby przejęło władzę, bo my naprawdę... To ja marzę o tym, żeby w Polsce władzę sprawowali ludzie najlepsi, a nie żeby byli z określonej kategorii wiekowej. A ja myślę, że ludzie z tej kategorii wiekowej inaczej patrzą już na to wszystko, co się w Polsce dzieje. I rzeczywiście patrzą z tą perspektywą cały czas do przodu, a nie z perspektywą tego konfliktu, który się za nami ciągnie te kilkanaście lat. Ale Merkel ma 65 lat i niekoniecznie, wie pani, to jest... Kategoria wiekowa, okej, czasem się sprawdza, zarzucano ageism. Nie, wróćmy do Tuska. Chciała pani powiedzieć, że on jako nie mieszczący się w grupie tych, którzy patrzą odpowiednio na przyszłość, powinien stać się częścią przeszłości. Ale ja wręcz cytuję Donalda Tuska, który sam o tym w jednym z wywiadów mówił. No to kogieterynie, ale serio. W jakiej roli? Nie premier, sądzę, żeby czy prezydent, czy nie wiem, czy patron czegoś nowego? Nie wiem. Nie wiem, jak bo, wy o sobie... Nie wiem, bo nie wiem, w jakiej roli się widzi Donald Tusk. Jakiej na pani pewno chce widzieć? Uczestniczyć w polskiej polityce, natomiast kwestia roli to jest kwestia jego i kwestia wyborców. Jak pani myśli? W jakiej roli, jaka rola byłaby dla niego? Za dużo zmiennych w tej chwili. Zbyt zmienna jest polska polityka, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ale przywództwo Platformy jest niezmienne, odpowiedzialność polityka to jest odpowiedzialność za słowa. Uważam, że na tę chwilę jest za dużo zmiennych. A czy pani ma głębokie przekonanie, że ta Platforma z tym przywództwem wygra wybory, niezależnie od tego, jakie kłopoty PiS sobie jeszcze zafunduje? Mam głębokie przekonanie, że teflon z PiSu zszedł i w tej chwili... Nie pytam teraz o PiS. Tak, tak, tak. I w tej chwili każda rzecz będzie coraz głośniej i coraz mocniej widziana. Natomiast moim wielkim zmartwieniem i tym, co budzi mój ogromny niepokój, jest to, że według badań 40-kilka% Polaków mówi, że żadna partia nie reprezentuje ich interesów. I uważam, że dla opozycji to jest potwornie wielkie obciążenie. I w związku z tym nie jestem hura optymistką, ale uważam, że tym... Ale jest pani delikatny optymistką zefirek, bez hura? Delikatny zefirek optymizmu rzeczywiście zefirek zaczął to może wiać. Za mało na wybory. A gdzie jest hura? W naszej ofercie. W naszej ofercie. W tym, żebyśmy... Ale wie pani, oferta jak oferta. Jak ja jestem wyborcą, to na kartce mam nazwiska, a nie ofertę. Nazwiska, ale za tymi nazwiskami idą konkretne rzeczy, idą konkretne propozycje. I jeśli popatrzymy dzisiaj na młode pokolenie, a ja mam dwóch synów i ich przyjaciół jako dobrą grupę testową... To na pewno pani słyszy, jaka drętwa jest Platforma, to jakiej niestety, nie lubią, nie? Niestety to słyszę i niestety uważam, że tutaj ta oferta powinna być w znacznie większym stopniu dopasowana do tej grupy młodych. Co w praktyce oznaczałoby? Tych 30-40-latków, pani ejdżystko? Nie, ja mówię tutaj o zwróceniu się do grupy nastolatków nawet, bo oni już będą niedługo głosowali, nastolatków, 20-latków, 30-latków. Mówiąc im co, że my drewniani jesteśmy tacy drewniani? Mówiąc im, że chcemy stworzyć takie państwo, jakie oni znają, bo oni jeżdżą po Europie, oni jeżdżą po świecie, jakie oni znają z innych miejsc na świecie. Chcemy stworzyć państwo, z którego się nie chce wyjeżdżać, żeby zarabiać w innym miejscu, tylko w którym się chce mieszkać, bo jest dobrze. Takiego państwa, gdzie się więcej zarobi. To jest tak proste. Z jednej strony tak. Z drugiej strony nie tylko zarobki są najważniejszą kategorią. Jeśli w dobrym państwie, w którym ludzie się do siebie uśmiechają i ludzie są wzajemnie dla siebie. Jeśli idę do urzędu, to jestem w sposób i profesjonalny, i miły, obsłużony. Nie mam nic przeciwko uśmiechowi, ale powiem pani, że wolę pracować za 200 bez uśmiechu, niż za 100 z uśmiechem. A ja jestem przekonana, że ten patriotyzm, który w nas jest i również w tym młodym pokoleniu sprawi, że duża część z nich nie będzie chciała wyjeżdżać, jeśli warunki życia, pracy w Polsce będą lepsze, będą inne, będą chcieli tutaj zostać. Ale trzeba im tworzyć dobre państwo. PiS tworzy złe państwo. To wiemy. To ja cały czas nie wiem, czy Schetyna jest dobry i czy Tusk będzie użyteczny. Nie chciałam pani tego powiedzieć. Jestem przekonana o tym, że Donald Tusk znajdzie swoją dobrą rolę i jestem przekonana o tym, że w tej chwili następuje konsolidacja opozycji wokół Platformy i to jest duża zasługa Grzegorza Schetyny.
Joanna Mucha, bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Widzimy w Polsce brunatny marsz i to nie tylko w sensie metaforycznym. Nacjonaliści i faszyści coraz częściej nie tylko nie ukrywają się już po lasach, nie tylko manifestują swą obecność publicznie, ale robią to w miejscach symbolizujących patriotyzm albo walkę o demokrację i prawa człowieka. Władza widzi to doskonale, ale raczej temu przyklaskuje niż w jakikolwiek sposób z tym walczy. Kolejny gość, pan profesor Jan Grabowski, Uniwersytet w Ottawie. Dzień dobry. Kłaniam się. Jak pana uszy reagują na te dźwięki? No, wie pan, muszę się do tego przyzwyczaić. Boję się, że jest to fragment tej sceny politycznej, jaką będziemy widzieć coraz częściej. I że, no, nie ma do tego dwóch słów, obecne władze wyzwoliły siły, nad którymi przypuszczam, nikt nie jest w stanie teraz zapanować. I pytanie, dokąd one nas zaprowadzą. A jak się ten fragment nazywa? Fragment czego? Powiedział pan, że obserwujemy ten fragment rzeczywistości. No, skrajna polska prawica, która nagle odzyskała głos. Czy to są faszyści? To są faszyści. Jeżeli mówimy o organizacjach w rodzaju ONR, to są to organizacje wsparte o etos faszystowski i one się tego nie wypierają. A jak pan jako Polak, ale z drugiej strony obserwator, często zza oceanu, zza wielkiej wody, jak pan słyszy o tych faszystach, jak pan mówi, którzy sobie debatują na przykład w sali BHP w Stoczni Gdańskiej albo sobie z pochodniami łażą na Jasnej Górze, to co pan myśli? Tak już nawet nie naukowo, tak, historycznie, znaczy, socjologicznie. Znaczy, ja powiem, że gdybyśmy mieli tą rozmowę lat temu, dwa, czy nawet jeszcze rok temu, to ja bym powiedział, że to jest kompletny science fiction. Natomiast teraz coś się stało i tego może Polacy nie widzą tak dobrze z wnętrza tutaj, ale jak ja patrzę na Polskę z perspektywy tej zaoceanicznej, ten wizerunek Polski doznał tak koszmarnego urazu w wyniku... To niech pan powie, co o nas mówią. Nie chce pan tego teraz usłyszeć. Chcę. Kraj, który był krajem demokratycznym, kraj, który był nadzieją dla Europy. To mówią o państwie, a co mówią o nas? No więc tutaj jest, dam ten przykład z manifestacji, jaka miała miejsce w Warszawie w zeszłym roku, prawda? Marsz Niepodległości. Mm-hmm. Ja mieszkam w Ottawie. W Ottawie się nigdy nic nie dzieje, prawda? Bo to dziura jest. To dziura jest, bardzo miła zresztą. Prawda? Jadę do pracy i słyszę następnego dnia, że w Warszawie, ulicami Warszawy maszerowało 60 tysięcy faszystów. Co wie pan, że jest przesadą? Co wiem, że jest nieprawdą. Nieprawdą. Natomiast zapewniam pana, że przeciętny Kanadyjczyk czy Amerykanin, który nawet nie jest w stanie zlokalizować na mapie, nie mówię już nawet Polski, ale najbliższych okolic Polski, no ten przekaz jednak zostaje. A pan jedzie do pracy i melduje się pan na uniwersytecie, a tam kolega do pana podchodzi i mówi, Jan, what's going on in Warsaw? No więc właśnie, ja mówię, że nie mam zielonego pojęcia oczywiście, bo nie mogę każdemu wyjaśniać, ale chodzi o to, że jeżeli chodzi o tą popularny odbiór, no to ta rana na wizerunku naszego kraju jest głęboka i będzie trwała, bo w Polsce ostatni raz, jak o Polsce słyszałem coś w dziennikach kanadyjskich, to było chyba kiedy papież umarł. I następny raz to było wtedy, kiedy z pochodniami maszerują ludzie ulicami Warszawy, a wśród nich widać elementy, które pan właśnie pokazał nam tutaj na właśnie, tym klipie. Właśnie, ale to jest jakby jedna część Polski. Gdzieś po środku jest część, nazwijmy ją indyferentna pewnie, największa zwykle, a z drugiej strony jest wczorajsza premiera książki grupy autorów, w tym pana, o tym, co się działo z Żydami, ale także, choć wy wolicie tą pierwszą część, co Polacy robili z Żydami wtedy, kiedy Żydom udało się w czasie wojny uciec spod siekiery niemieckiej. I tam jest
Ile osób pan mówił? Chyba 800 czy 1000. Bo już znajomi wczoraj mówili, ja akurat nie mogłem dotrzeć, że, ogromny, że gigantyczny tłum i że się nawet nie dostali na sali się nie mieścili. Tak, na gigantycznej sali Muzeum Polin. Tak, ja muszę powiedzieć, że mi się takich to... premier książkowych w Ottawie pan nie będzie miał. Nie, pewnie na Nowym Jorku też nie. Natomiast chodzi o to, że to było ogromne zaskoczenie. Pytanie jest oczywiście, do jakiego stopnia popularność no jednak ciężkiej naukowej książki, jaką żeśmy napisali, ja i zespół, z którym ja pracuję, jest wynikiem tej fali pewnej sensacji też związanej z tym polskim prawem o Holokauście, prawda? To z pewnością, ale jednak jak rozumiem, ci ludzie, którzy przyszli, tak, mają... I rozumiem, że nikt z nich jeszcze nie przeczytał 1600 oczywiście stron, ale gdzieś czują, tak, bo już x tekstów, w tym Newsweeku było x tekstów o książce i o sprawie, więc ja rozumiem, że ludzie doskonale czują, tak, że wy powiedzieliście coś ważnego. Jest niesłychanie pozytywna energia. Rzeczywiście mnóstwo ludzi, którzy widać rzeczywiście w sposób bardzo taki dogłębny, są przejęci tym. I dla mnie, jako dla historyka, to jest ciekawe to, że 75 lat po wojnie, my w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie najwyraźniej przeskoczyć pewnej bariery, prawda? Nie, bariery ja myślę, niewiedzy. Wie pan, albo no, ja myślę, że ta zmiana polega na tym, od którego roku pan jest w Ottawie? Oj, tak dokładnie? Od roku 25 lat równo. Okej. Okay. Pamięta pan, jak był film Shoah? No oczywiście. Prawda? Lanzmana. I jak gigantyczne kontrowersje i protesty w Polsce wzbudziła właściwie jedna scena. No. Czyli ten jeden gest. Tak. Ja już nawet nie pamiętam, czy to był kolejarz, czy to był nie, chłop. To był pan Borowy. Ale chodzi mi... Jeden gest wobec Żydów, tak, którzy siedzą, znaczy siedzą, stoją pewnie w pociągu. On powiedział, to był jego bardzo ciekawy gest, on powiedział, że... No przede wszystkim powiedział tak, że kiedy ja się zatnę, kiedy pan się zatnie, to mnie to nie boli. Co miało oddawać powiedzmy sobie polską postawę, że wobec... Co miał się przejmować? No nie, go to nie boli, prawda? Mówię tylko o czymś innym, że tak, tutaj jednak wy dotykacie no czegoś potwornie bolesnego, czyli to nie jest taki gest, który przez niektórych wtedy był tłumaczony, tak, że to było ostrzeżenie, co z wami zrobią, tylko aktywny, ochytny. Ale pytanie, no dobra, ale pytanie jest, dlaczego dla nas 75 lat po wojnie tego rodzaju podstawowe badania historyczne i konstatacje, jednak dość oczywiste dla każdego, kto liznął tej tematyki, stanowią tabu, wyzwalają o krzyki protestu. Przecież był czas na przerobienie tego. Bo ja i my przez kilkadziesiąt lat, panie profesorze, chcieliśmy o sobie myśleć, że jesteśmy bezwinnym, tak, narodem ofiar. No więc, ale o to chodzi, że nawet średnio krytyczny więc człowiek jest trudno mieć do ludzi pretensje o to, że to jest szokujące. Znaczy, że chce się nawet... Ja rozumiem to, tak, że niektórzy chcą odrzucić to, bo to jest prawda także o części naszych ojców, dziadków, tak, i babci. Ale w tym momencie tym się różni na przykład człowiek dorosły od dziecka, że pewien proces jednak takiego krytycznego myślenia o samym sobie jest w stanie i o swoim społeczeństwie jest w stanie jakoś zaangażować się. I dla mnie to będzie taki ogromny też ten test. Znaczy, nie wiem, czy pan pamięta, w roku 87 Błoński napisał taki esej, w którym pisał o polskim antysemityzmie i to była awantura o to, był jaki antysemityzm. Potem... Jacy to Polacy patrzyli na getto? Tak, biedni Polacy patrzą na getto. Potem doszliśmy do wniosku, że tak, był antysemityzm, potem była rozmowa wokół książek Janka Grossa, prawda, że jednak Polacy mordowali. A teraz mówimy, że pytanie jest, ilu mordowali. Bo to się, prawda, teraz okazało po 17 latach, że jednak Gross nie jest Polakożercą. Że nie jest Polakożercą. I nie jest może publicystą. I być może był człowiekiem bardzo konserwatywnych szacunków i ostrożnego pisarstwa. No nie wiem, w każdym bądź razie jest dość rzeczą zdumiewającą, że my wracamy za każdym razem do punktu wyjścia. Nie, myślę, że nie. No, jeżeli chodzi myślę, o... Myślę, że to nie jest prawda, panie siła profesorze. Tej reakcji, jaką obecnie widzimy, świadczy o tym, że... Siła reakcji, ale nie na coś zupełnie innego. Być może reakcja jest podobna, ale tak, my jednak jesteśmy w innym punkcie, prawda? To znaczy, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że praktycznie, ja nie znalazłem, ale jeszcze nie doczytałem dzisiaj w sieci, podobno jest w moim ulubionym piśmie, jest jakiś tekst, ale poważnie, tak, ja nie znalazłem
huraganu, nie dostrzegłem, czy nie usłyszałem huraganu zarzutów wobec was, autorów tej książki, że piszecie kompletne brednie. A może źle patrzę, źle słyszę? Ja przypuszczam, że książka, która liczy sobie 1600 stron czy więcej, trzeba kilku chwil, ale ja przypuszczam, że te głosy się pojawią, dlatego, bo pan redaktor czy ja myślimy, że tu mówimy o historii. My nie mówimy o historii, my mówimy o pewnych mitach, prawda? Mitach bardzo drogich. Ja bym powiedział, że dla wielu Polaków własna historia... Czy mówi pan o tym micie bezwinności? To jest religia. Krótko mówiąc, narodowa historia, szczególnie w tym okresie okupacyjnym, to jest to święte świętych. Tam, gdzie Polacy wyłącznie zajmowali ten dobry punkt moralny, gdzie byli bez winy. I w tym momencie, jeżeli pojawia się tego rodzaju praca, to ona godzi w podstawowe przemyślenia, ja bym powiedział wiarę, religię. Dla wielu ludzi to jest wiara. Wie pan, no, wszyscy widzieliśmy film Katyń Andrzeja Wajdy, prawda? I wolimy mieć w głowie obraz dumnych polskich inteligentów w mundurach oficerów Wojska Polskiego, którzy zostali w straszny, ludobójczy sposób potraktowani przez reżim Stalina, niż rozwydrzony, dziki tłum bestii z siekierami i pałkami, którzy chcą zabić Żydów, którzy mają czelność uciec z pociągu do Treblinki. Ale pytanie jest, dokąd nas to prowadzi? Na przykład dla mnie to było kompletnym szokiem, jak miesiąc temu wyczytałem w naukowej rozprawie, że 2 lata temu prawie połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych na pytanie postawione na lekcji, tysiącom uczniów, kto zginął w Jedwabnem, odpowiedź była, że w Jedwabnem Niemcy wymordowali Polaków ratujących Żydów. 46%. No to kto zginął w Jedwabnem, to nawet minister edukacji nie wie, nie? No to jest dobrze, to jest dobre podsumowanie tego, co powiedziałem. I dyrektor IPN-u też nie wie zresztą. Także krótko mówiąc, i to nie jest niewiedza, prawda? Bo to jest niewiedza, to jest ignorancja ukierunkowana. Czyli my nie potrzebujemy według pana polityki historycznej, tylko historii. My potrzebujemy świadomości i wiedzy i pytanie jest tylko, czy można w ogóle się przebić, bo te systemy ochronne są niesłychanie silne. A ja myślę, że panie profesorze, ja byłbym optymistą. To znaczy, często w ostatnim czasie, miesiąc, dwa, kiedy ta cała historia z IPN-em się zaczęła, padało to porównanie, że to znowu marzec. Te głosy w tej sferze bardzo publicznej, które były paraantysemickie albo czysto antysemickie, zostały odrzucone całkowicie. Siła sprzeciwu wobec takiego języka, takiego myślenia była bardzo, bardzo mocna. Może jestem naiwny? Tak pan sądzi. Broń Boże, tak pan nie zarzuca naiwności w żadnym wypadku. Natomiast ja uważam, że... Myślę, że władza nie wygrała. Władza, podejrzewam, przepraszam cynicznie, myślała, że z Żydami będzie to, co z uchodźcami. Że można na tym wygrać. Że można na tym zagrać i coś wygrać. A się okazało, że guzik można wygrać. Ja nie jestem do końca przekonany. Wydaje mi się, że ten zabieg z tym prawem, polskim prawem o Holokauście, miał pewne głębsze podstawy konsolidacji pewnie. Znaczy, ja jestem historykiem, to nie jest mi moja działka, ale jeżeli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, jest. Widocznie w pewnych kręgach sądzi się, że w dalszym ciągu Żydami można coś ugrać w polityce. I pytanie jest, to jest zrobione na użytek wewnętrzny, prawda? Przecież to spalenie obrazu Polski, jakie się dokonało na własne życzenie, w wyniku tej ustawy o Holokauście Polskiej, musiało mieć jakieś podstawy, prawda? Więc na pewno nie chodziło o promocję wizerunku Polski za granicą. Chodziło, przypuszczam, o konsolidację własnego elektoratu. Ocena była taka, że przypuszczalnie, oblężona twierdza, przeciwko innym, prawda, i tak dalej, że to zadziała pewnego dnia może przy urnie wyborczej. I może ta kalkulacja była słuszna. Wczoraj na tej premierze padały też trudne pytania. Wśród nich najtrudniejsze było jakie? Czy trudne nawet takie oskarżycielskie wobec was? Znaczy na przykład to, że ktoś wystąpił z tezą, że Żydzi są narodem niewdzięcznym, prawda? A reakcja sali? Wyklaskano tego pana. Natomiast są to pytania, które świadczą o pewnych postawach i tak dalej. Ja starałem się mówić wtedy, że w ogóle trudno jest mówić o cechach narodowych. Ja w ogóle tego unikam. Można mówić o pewnych grupach, o pewnych ludziach. Jeżeli wjeżdżamy na te generalizacje, że my czy Polacy
tacy jesteśmy szlachetni albo nie szlachetni. Nawiasem mówiąc, to był taki bardzo często powtarzający się motyw w propagandzie komunistycznej lat 60., że my im tak podpomagaliśmy, a oni są niewdzięczni. Oczywiście, to wraca. Zresztą jak się bierze, wie pan, jak się bierze tą akurat, to jest, znaczy, jeżeli chodzi o Żydów, że tak powiem, to na polskiej scenie politycznej panuje, jest to jedyny odcinek właściwie, gdzie obecna partia rządząca z opozycją podaje sobie rękę. Z opozycją, tak. Jeżeli chodzi o czczenie Polaków pomagających Żydom. A to nic złego. Pytanie jest, czy to się robi... To nic złego tak długo, no. jak nie traktujemy wspaniałych bohaterów, którzy tak. ryzykowali życie, żeby pomóc Żydom, tak. jako parawanu albo alibi dla własnych. Więc jeżeli słyszymy w nieskończoność, że właściwie... Bo to jest instrumentalizowanie w ohydny tak, sposób. Że właściwie każdy Polak pomagał Żydom, to wytwarza... To znaczy, że oni nie byli bohaterami, bo jak wszyscy... Jest to po pierwsze bzdura, a po drugie ci ludzie rzeczywiście sugerują nam dzisiaj, że naturalną postawą Polaków podczas okupacji to Kowalskiego i Nowaka i 15 innych było natychmiastowe udzielenie pomocy Żydom, co jest absolutną bzdurą, prawda? Ale w tym momencie mówię, że jeżeli te partie opozycyjne zgadzają się z partią władzy, to jest właśnie specjalnie bezrefleksyjne czczenie poświęcenia bez kontekstu, jaki tych ludzi otaczał. Kontekstem było to, że ci ludzie bali się głównie własnych sąsiadów przecież. Choć kontekstem jest także to, że w czasie wojny kilkanaście tysięcy Żydów ukrywało się po stronie aryjskiej, co biorąc pod uwagę wielkie, liczne grono donosicieli, mhm. oznaczało, że ta siatka ludzi pomagających też musiała być całkiem imponująca. To nie były właściwie siatek, tam było mało. W Warszawie, można powiedzieć, na Żoliborzu parę tych. Ja mówię siatek w cudzysłów, To byli indywidualni, mhm. to nie był polski naród, to był Kowalski, to był Lis i to był ktoś inny. To byli ludzie, którzy sami zdecydowali się, że zegły wbrew... Ale to a contrario ci, którzy stali pod tym pociągiem, to też nie był polski naród, tylko to był Kowalski, Lis, Malinowski, Nowak, prawda? To było takie pospolite ruszenie. Natomiast rzeczywiście obok tego były też polskie organizacje, organizacje Polaków, które włączały się w sposób bardzo jakoś tam, o tym piszemy w tej książce zresztą, w te polowania na Żydów, wydawanie ich, ale ważne jest, żeby pamiętać to, że ten wysiłek ratowania był wynikiem indywidualnych decyzji. Bardzo rzadko był to wynik jakiejś strategii większych grup. Bardzo rzadko. No, trudno mieć pretensje o to, że w tamtych warunkach ciężko się wypracowało i wprowadzało życie w strategię. Jeszcze jedno pytanie, bo pan jest od paru tygodni w Warszawie, w Polsce. Paru dni, ale wcześniej był pan też całkiem niedawno, tak. wystąpił pan, widziałem sam, w Kropce na D. A pan jest wysoki, więc łatwo zauważalny. Czy ludzie jakoś reagują? Czy słyszy pan, nie wiem, w pociągu, na ulicy jakąś polemikę, jakieś uwagi? Częściej jeszcze nie, ale już moja kochana matka zaniepokoiła się, żeby synku uważaj, żeby ci twarzy nie obili. Także być może zgolę brodę. Nie, żartuję, ale na dobrą sprawę spotkałem się z ogromem życzliwości, zrozumienia, sympatii i muszę powiedzieć, że jeżeli dochodzą do mnie bardzo nieprzyjemne sygnały, to via internet głównie. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór, szczególnie wśród znajomych, wśród ludzi interesujących się tą tematyką, to jestem pełen bardzo miłej refleksji, jak ludzie są otwarci jednak. I ogólne takie pana profesora wrażenie z tego wczorajszego popołudnia, bo to nie był dokładnie wieczór, jakie było zachwyt, w tej premierze? Ogromny zachwyt. Na tym, że jednak w piękny dzień, gdzie można coś innego robić, prawda, jednak setki osób... Tak, bo to 18 było, więc tak, jeszcze słońce było wspaniały dzień, ciepły, no można zrobić cokolwiek innego, że setki osób jednak wybrały tłoczenie się w wnętrzu muzeum, żeby myśleć o tym morzu krzywdy, jakie się wydarzyło i o czym powinniśmy mówić jak najczęściej, wydaje mi się. Książka w księgarniach jest, bo wczoraj znajoma zadzwoniła do mnie, że ostatni egzemplarz udało jej się kupić, więc wczoraj nie było łatwo na tej premierze. Wiem, że jest w hurtowni i że trafia, że tak powiem, na półki. Bardzo panu dziękuję. Bardzo profesor dziękuję. Jan Grabowski, Uniwersytet w Ottawie, dziękuję serdecznie. I jeszcze reklama, no bo co to za program bez reklamy, a kryptoreklamy, jak kto woli, czyli najnowszy, podwójny, majówkowy numer Newsweeka.
jak zwykle gorąco Państwu polecam ten numer Newsweeka, bo w nim między innymi z pamięci rzucę wywiad z Olgą Tokarczuk, wywiad z Januszem Palikotem, w którym mówi, jak ocenia dzisiejszą politykę, ale też przyznaje się do wielu błędów, które sam popełnił. Mój wywiad z profesorem Marcinem Matczakiem, z konstytucjonalistą, wywiad z Wincentem Sewerskim, artykuł o Mateuszu Kusznierewiczu, wywiad z Simone Moro, słynnym himalaistą i wiele, wiele, wiele innych bardzo fajnych, świetnych tekstów. Także serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby jeszcze przed majówką i w trakcie majówki ten podwójny, świetny numer kupić. Jak ktoś lubi filmy dobre, to jeszcze są egzemplarze z filmem Gwiezdne Wojny, więc w wersji z albo bez, w zależności od uznania. Dziękuję Państwu za dziś i zrobię coś, czego nigdy nie robię, czyli już zapowiem i zaproszę Państwa na za tydzień, ale jednocześnie mówiąc, co w tym programie za tydzień będzie, a będzie wywiad z Timothy Gartonem Ashem, czyli słynnym profesorem, politologiem, historykiem z Uniwersytetu Oksfordzkiego i z Uniwersytetu Stanford w Kalifornii. Rozmowa o Europie, Polsce, wolności słowa, demokracji. Serdecznie zachęcam, życząc Państwu miłego tygodnia i miłego weekendu. Do zobaczenia.